Siemanko widzowie, witam was w 11 odcinku z realnej serii. I dziś odcinek zaczynamy od tego, że muszę odwieźć mój ciągnik z moim siewnikiem na moje gospodarstwo z pola. Ponieważ zostało w poprzednim odcinku zakończone roboty z sianiem. Tutaj jest chyba owies na tym polu. I nie pozbierałem belek w poprzednim odcinku, więc musimy je dzisiaj zrobić. Co? Musimy to dzisiaj zrobić. O, musimy pozbierać dzisiaj belki i przetworzyć je na pelet, ponieważ musimy z nich zarobić bardzo dużo pieniędzy, ponieważ potrzebuję na nowe pole. Teraz musimy sobie pojechać po wypożyczony paszowóz, o, po to, żeby móc w nim przetworzyć właśnie słomę na pelet. A jak to się dzieje, to jest za sprawą moda, znaczy moda, bardziej dodatku. Straw Harvest, jeśli chcielibyście pytać. To jest od, znaczy to nie jest chyba od twórców, nie wiem, czy to jest od twórców, czy to nie jest od twórców. Może się napisać, jeśli wiecie, bo chyba, nie, to chyba nie jest od twórców. Nie, to nie jest od twórców, nie, dobra. Już sobie przypomniałem, to nie jest od twórców. Tak samo jak Emergency Pack, to też nie jest od twórców. Są dwa dodatki do farminga, czy takie wiecie, dodatki takie no, jako mod. Takie dodatki jako mod w farmingu, nie od twórców. Tak samo Farm Production Pack też nie był od twórców w 100%, bo to stworzyło inne studio modelskie. Ten właśnie dodatek, no cóż. No i jest dobrze. Znaczy na sumie nie jest dobrze. Bo jeśli widzicie odcinek z Amazon, to tam jeden budynek nie miał kolizji w podłożu. No to tak trochę średnio, że Giants do tego dopuścił. Że przepuścił w ogóle tą szopę. Ciekawe, czy oni w ogóle sprawdzali te budynki. No nie wiem. Bo z tego, co chyba wygląda na to, że nie. Bo to tak wygląda, jakby w ogóle ich nie sprawdzali. No cóż. Zostawmy ten temat i przejdźmy do gry. Przez ten czas pozbierałem sobie wszystkie belki słomy. Tutaj jeszcze zniknęła mi belka siana. Dlatego, że jakby ona zniknęła. Jakby to powiedzieć, no po prostu krowy teraz mają to siano w takim niewidzialnym miejscu, gdzie się to siano magazynuje. Bo raczej tam w tym korytku nie zmieściłoby się taka wielka belka. Albo jeszcze więcej takich belek. To jest w ogóle takie trochę nierealne. No cóż, wszystkie belki im prawie że pospadały. Więc musiałem je sobie tutaj odłożyć, tamte, które mi nie spadły. I pojechać po tamtą resztę, które mi spadły, oraz te, które zostały jeszcze w sklepie. Bo wszystkich belek nie udało mi się wziąć naraz. W ogóle by mi się nie udało, ponieważ byłyby za ciężkie, nawet z obciążnikiem. Więc ja sobie teraz wziąłem te cztery belki kolejne i pojedziemy je odstawić tam do mojego triggera, gdzie one znikają. I gdzie krowy się karmi. No. Aha, jeszcze przywaliłem w te belki, no super. No coś tutaj tak nie chcą się odłożyć, no proszę was, no wszystko pospadało, tutaj coś w ogóle podskoczyło zimnie, no ale udało się. I teraz pojedziemy po tą jedną belkę, która tam została, proszę bardzo, no coś się nie chciała załapać, no dziękuję. I pojedziemy sobie tam też odstawimy. Proszę bardzo, skręcimy i odstawimy. Pięknie. No, więc teraz tutaj te belki są, krowy będą miały co jeść i ja przez ten czas wyleję sobie resztę wody do moich krów. Albo i nie wyleję, bo mają pełne. No więc nie wyleję tej wody. Przy okazji tą belkę też trochę przestawiłem. I musimy sobie odstawić mojego Fiata. Na moje gospodarstwo. Ponieważ już nic z nim dzisiaj nie będę robił. I teraz muszę sobie pojechać moim Fendem też na moje gospodarstwo. Proszę bardzo, teraz sobie tutaj zaparkujemy. I pójdziemy sobie spać, albo jeszcze nie pójdziemy, tylko zobaczymy, co jest, jak wygląda sprawa z naszymi sklepami. Okazało się, że dobrze. Mam tyle pieniędzy i myślałem, czy by czegoś nie kupić i w sumie dobrze, że nic nie kupiłem. Może gdybym coś kupił, to by mi nie starczyło na moje plany, które są w tym odcinku, bo w tym odcinku się działo naprawdę bardzo dużo, więc oglądajcie do końca, bez przewijania. Ja sobie myślałem, czy nie postawić sobie gdzieś młynu, ale stwierdziłem, że na razie nie będę stawiał. Na wyprzedaży są fajne maszyny, ale za drogie, niestety. Więc poszedłem spać. I teraz będzie miesiąc, uwaga, uwaga, luty. W lutym nic nie ma na wyprzedaży ciekawego. Oprócz tej kosiarki, ale jej nie kupiłem, bo nie chcę na razie kosiarki. Okazało się, że urósł mi mój jęczmień, więc musimy sobie go zabrać.
Wsiadłem sobie do kombajna, włączyłem i tutaj musimy sobie przejechać samemu ten fragmencik. Coś tu ten pracownik odwalił jakąś manianę, ponieważ zostawił tutaj bardzo dużo chwastów. I teraz bardzo śmiesznie wygląda ten kombajn tak, bo on jest cały biały i tutaj już jest luty i gdzie śniegu nie ma. Więc jest tak ciekawie. No ale cóż, powinno to jakoś zniknąć, jak dla mnie. No ale nie wiem. Więc ja sobie teraz muszę tutaj wgrać mój kurs. Albo nie wgrać, tylko muszę go sobie jakby stworzyć, puścić i zapisać teraz ten kurs. Nazwiemy go sobie pole 50, chyba tam 3 było, czego coś nie wiem, tak, 53, 6 metrów. No. I teraz można puścić pracownika, tylko że nie od tej strony jestem, gdzie powinienem. No cóż. Więc musiałem sobie po prostu pojechać i puścić pracownika. No. On teraz sobie będzie jeździł i ja przez ten czas sobie wsiadłem jeszcze do Fiata. Musimy sobie podczepić moją prasę, o. I skopiować sobie w kurs i go wkleić do tego dzionika. Ponieważ ten pracownik może tworzyć belę. Tylko po prostu musi być taki sam kurs jak dla kombajnu. Taki jest wymóg. Jeśli będzie, to po prostu będzie sobie tworzył belki sam pracownik. To jest naprawdę bardzo duże ułatwienie. No. Więc ja sobie teraz tutaj przyjechałem ten jeden pasek, tutaj co sobie sam zebrałem. I teraz można puścić tego pracownika tutaj. On sobie teraz będzie tutaj jeździł przez kolejne 15 minut. To będzie z jakieś 7 minut na odcinku. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Na pewno wiem tyle, że moje kury nie mają co jeść i moje krowy mają prawie że pełno mleka. Więc będę musiał je pojechać sprzedać. Tylko zanim to musimy sprzedać sobie kilka kur. Oraz musimy sobie sprzedać to te piskle. Tam było chyba 13, oraz musimy sobie sprzedać kilka kur. Dlatego, że i tak te kury więcej tej pszenicy zjedzą, to się przekłada na to, że tej pszenicy tutaj nie wejdzie miliony litrów do tej zagrody, tylko po prostu jest ograniczona ilość, 750 litrów. A przy takiej dużej ilości kur, to one nawet w całości nie zjedzą, te, znaczy wróć, od nowa. Te kury po prostu zanim zdążą wyprodukować jajka, zjedzą już wszystką pszenicę w tym przypadku. Więc i tak się tego nie opłaca, więc postanowiłem, że sprzedam te kury i przy okazji na nich trochę zarobiłem. Całe 50 euro. To nawet nie jest 500, tylko 50. No jest za dużo, no ale cóż. Ja sobie przez ten czas jeszcze wypożyczyłem ten paszowóz znowu. Podczepiłem sobie tą beczkę, wylałem wodę. Tą, która tutaj była jeszcze. No, wylaj się woda. Pięknie. I będziemy musieli pojechać sprzedać moje mleko. No. Tylko sobie teraz sprawdziłem, gdzie to mleko jest najdroższe. Okazało się, że jest luty, więc mleko jest prawie że najdroższe. I najdroższe jest w targu rolnym. I tam sobie właśnie pojedziemy. No i ten drugi znak też został ścięty. No, matko kochana. No trudno, nie będzie znaków. Więc ja sobie teraz to napełniłem. Myślałem, że tutaj będzie miniaturka, ale to jednak nie będzie miniaturka. I ja sobie teraz muszę pojechać to mleko sprzedać. Na szczęście mniej więcej już pamiętam tą mapę na pamięć. I już mniej więcej wiem, gdzie jeździć. Bez mapy. No. Tak trochę dziwnie to wyszło, bo jeżdżę bez mapy i wiem, jak wygląda mapa. No. Więc ja sobie teraz to mleko sprzedaję. Proszę bardzo, ile z niego zarobimy? Zaraz zobaczymy, ile zarobimy. Uwaga, uwaga. 18 tysięcy, no to nawet dość sporo. I co ten tam, co się stanęło? Czemu oni tak ostro zakręcają? Matko kochana, czemu oni to tak zrobili? Że to auto tak ostro zakręca? To nawet nie ma prawa działać. No nie wiem, no trudno. Jak tak zrobili, no to trudno. Więc ja sobie teraz muszę drugi raz napełnić to mleko i pojechać. Tym razem mamy 34%. No, jedź. No co tu się tak zatrzymałeś? No jedź, panie, no. Boże. Zatrzymał się i tyle. Ci pracownicy też się zatrzymali. Super. Więc musiałem sobie ich zwolnić i puścić od nowa. No. Więc oni sobie tam będą dalej jeździć, a ja muszę przez ten czas pojechać sprzedać to mleko. Resztę tego mleka. No. Więc jedziemy. Proszę bardzo. Teraz sobie tutaj wjedziemy na ten placyk i sprzedamy to mleko. I zrobimy z tego mleka dodatkowe 6340. No to nawet dość dużo, jak za takie mleko. Okazało się, że mój pracownik ma pełno w zbiorniku. Więc musiałem sobie wsiąść do mojego zetora, podczepić przyczepkę klasa
I muszę teraz tę pszenicę wyładować do mojego silosa i pojechać opróżnić mój kombajn z jęczmienia. Ponieważ tu mam pszenicę, a tam mam jęczmień. No, tak wyszło. Więc ja sobie teraz muszę pojechać. Tutaj podjechać do tego kombajna. On wystawi rurę. I już będzie wyładowywał. Pięknie. A tam jedzie mi pracownik, który pracuje. Więc zaraz będę musiał go zatrzymać. No właśnie, muszę go zatrzymać, żeby się ci pracownicy nie zderzyli. Właściwie by się zderzyli, to w sumie nic by się nie stało, no ale po co mają się zderzać, jak się mogą nie zderzyć? No więc tamten kombajn już wyładował. Teraz muszę sobie wsiąść do tego zatora, odjechać. Ten kombajn sobie już teraz pojedzie i tego Fiata mogę już teraz puścić. No. Trochę zamieszanie, ale już wyszło na dobre. Pięknie. Więc teraz sobie tutaj muszę wrócić moim Fiatem, chciałem powiedzieć, Fendem. No wjechał tu mi tak prosto przed nas. Boże, co za auta. Co za auta, ludzie, co tu się dzieje? No żona. Ja sobie teraz muszę wrócić tym Fendem z tą beczką na moje gospodarstwo. Tą beczkę sobie teraz tutaj odczepimy i pojedziemy sobie po... O matko kochana, prawie że się wywrócił. Pojedziemy sobie ten paszowóz. Proszę bardzo, podczepimy i pojedziemy sobie z nim na pole. Po to, żeby móc sobie do tego paszowozu wrzucić belki. No matko kochana, ten ruch drogowy to taki... Ach, Boże, denerwuje czasami. No ale no, już niech sobie będzie. Najlepsze było to, jakby ten ruch dało się przesuwać. To wtedy byłoby o wiele lepiej. Niż tak, że ten ruch jest tak przyklejony i tyle. To tak trochę szkoda. Bo na przykład z Farmingu 11 dało się przesuwać ruch drogowy normalnie, legalnie. A tu się nie da, więc Farming się cofnął w rozwoju. Jest po prostu super. Znaczy ja rozumiem, że to jest gra dla dzieci, no ale no... Czy na przykład sobie przestawienie auta to jest coś złego? Nie dla dzieci? No mi się wydaje, że nie. Przy okazji sobie kupiłem też pole 89, gdzie urósł jęczmień. Nawet tego nie planowałem, żeby kupić sobie tam pole, gdzie tam będzie akurat jęczmień i jeszcze urośnięty. Już na maksa. No ale tak się złożyło. Z pelucu robiłem 13 tysięcy. Plus kolejne 2. No więc tak wychodzi na to, że tak 16 tysięcy zarobiłem, bo tam jeszcze było te grosze tam. Ja sobie teraz muszę przestawić kombajn, tylko ja się zastanawiałem, dlaczego on nie chce tutaj jechać. Tylko nie zobaczyłem, że tam jest pierwszy punkt trasy. Więc on chciał jechać do tego pierwszego punktu trasy. Więc ja musiałem go zwolnić, bo ja po chwili sobie uświadomiłem, o co chodzi. Więc ja sobie go zwolniłem, ustawiłem, że od najbliższego punktu i on wtedy sobie tam już jechał. No więc ja sobie teraz muszę ustawić tutaj i puścić najbliższy punkt trasy. No i teraz już sobie będzie pięknie jeździł, jeszcze przez 4 uwrocie ma. Znaczy nie uwrocie, tylko te rządki. Ja sobie jeszcze pojadę po resztę belek, te dwie belki jeszcze tutaj mamy, to sobie je weźmiemy. Proszę bardzo. Nabite. I pojedziemy sobie teraz z nimi do mojego paszowozu. Znaczy nie mojego, bo jest wypożyczony. Ale na chwilę jest mój. No więc ja sobie teraz te belki tutaj wrzucę. Pięknie. Podczepię sobie teraz ten paszowóz. I wyładuję ten pelet z tego paszowozu. Pięknie. Odczepiłem sobie przez ten czas przyczepkę klasa od zetora i tym zetorem pojedziemy sobie tam do tego paszowozu. Żeby nie musieć ciągle podczepiać tego paszowozu i go odczepiać, bo to w sumie jest nieopłacalne. Więc postanowiłem, że po prostu sobie pojadę tym zetorem. No, przejechałem przez krowę. No trudno. Jeszcze żyję, więc jest dobrze. Więc ja sobie teraz ten paszowóz odczepiłem i podczepię sobie go do zetora. Przy okazji zarobiłem 16 tysięcy coś tam z groszami z peletu. Więc jest naprawdę dobrze. No. Więc tam już musimy... Co? Więc tam już pracownik prawie kończy robotę, a my sobie musimy wziąć tą belkę. I musimy sobie wziąć kolejną belkę, tylko nie wiem czemu, ale ci pracownicy się tutaj zatrzymali. No trudno. Więc ja sobie musiałem ich puścić. No. Więc ja sobie teraz ich tu puszczę. O, ten pracownik sobie tu będzie już jeździł. Pięknie. I zaraz powinien wyładować kolejną belkę słomy. A jak wyładuję, to znaczy, że będę mógł sobie ją wziąć i znowu sprzedać jako pelet. Bo to jest błąd, że z słomy tworzy się pelet. Ale przynajmniej to jest taki błąd na korzyść naszą, że możemy sobie z niego bardzo dużo zarobić. Bo nie dość, że tabelka jakby się mnoży razy 4, to jeszcze ten pelet potem jest sprzedawany razy 4. Czyli z jednej belki możemy zrobić 8 razy więcej. Jej. No, więc takie opłacalne to nawet jest.
Ja sobie teraz tylko tutaj wycofam, żeby ten paszowóz stał bardziej tak na prosto. Żeby było łatwiej tutaj wrzucać te belki. No, teraz się ten pelet tam sprzedaje. Ja i mi się już prawie zwrócił koszt kupna pola, więc naprawdę dobrze. A nie zapominajmy, że przecież tam jeszcze raz nie jedźmy na tym nowym polu, co ono jest o wiele większe i tam będzie o wiele więcej tej słomy i o wiele więcej belek. I o wiele więcej pieniędzy, więc nawet nie to, że mi się zwróci, tylko nawet będę miał jeszcze więcej tych pieniędzy. Więc to nawet było opłacalne. Ale niestety w tym odcinku nie zbierzemy ani jednej belki z nowego pola. Zrobimy to w kolejnym odcinku. No, tutaj pracownik już prawie, że kończy tą robotę, więc jest naprawdę dobrze. Tutaj już pozostało tam 2 sekundy. Proszę bardzo, 0. Teraz sobie go tutaj zwolniłem i musimy sobie wyładować teraz ten jęczmień z tego kombajna. Nie umiem się wysłowić. Jestem śpiący i nie umiem się w ogóle wysłowić, więc gadam tu jakieś głupoty. No, więc tak wychodzi właśnie, że gadam coś, ale nawet nie wiem, co ja gadam i o czym ja gadam. I tak to wychodzi. Potem na odcinku, że biadolę jakieś głupoty. A potem są jakieś dziwne sytuacje, że ktoś tam napisze, że co ja w ogóle biadolę. No, też się czasami zastanawiają, co ja w ogóle biadolę. I jak ja biadolę. No właśnie, o tym właśnie mówię, że jestem śpiący i nie umiem się wysłowić. Widzowie, zostawcie łapkę w górę, subkę z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz, no nie wiem, na przykład mega zbiory, to wam przypnę serduszko. No i może to mnie rozbudzi. No, zobaczymy, czy ktoś napisze. Jeśli napiszę, to będzie dla mnie znak, że oglądacie te filmy, a jeśli nie, no to nie wiem. Trudno. Po prostu nigdy nie napiszę. Znaczy, wolałbym, jakby ktoś napisał, bo będę wiedział przynajmniej, że ktoś ogląda te filmy. No, ja sobie muszę teraz wygenerować tutaj kurs. No, więc kurs już wygenerowany i teraz sobie go po prostu zapiszemy jako pole 89, 6 metrów. I już tego pracownika sobie tam puścimy. Ten pracownik, który tworzył nam belę, już skończył też robotę, więc sobie go tam przerzucimy na tamto nowe pole i wgramy ten sam kurs. Czyli to pole 89, 6 metrów i go sobie tutaj jeszcze nie puścimy. Tylko po prostu sobie tutaj kawałek pojedziemy i go zatrzymamy w tym momencie. A ja sobie jeszcze zbiorę te resztę belek, które tutaj zostały na tym polu, czyli ostatnie dwie. Pojedziemy sobie je przetworzyć i je sprzedamy. Jeszcze będzie trzeba tylko wyładować jęczmień z tej przyczepki. I już to będzie w tym odcinku chyba wszystko. No, więc ja sobie teraz te belki wyładowałem. Kliknąłem, żeby to się sprzedawało. Ja sobie teraz pojadę po tą przyczepkę. Tutaj koło tych krówek. Na tym polu będzie znowu trzeba posiać jęczmień. I już będzie wszystko pięknie. Pięknie, ładnie. No, więc teraz sobie tutaj, teraz wyładujemy ten jęczmień. Będę miał go naprawdę dużo. Bo jestem tego pola. No i to w sumie wszystko będzie w tym odcinku. To ja się już będę powoli z wami żegnał. Trzymajcie się do kolejnych odcinków. I tak w przyszłym odcinku postawimy sobie młyn, jeśli byście chcieli wiedzieć. Więc trzymajcie się do kolejnych odcinków. Cześć.